Niektórzy twierdzą, że wózek inwalidzki to wyrok, ale to chyba nie do końca jest tak. To wszystko zależy od nas i od siły woli. I tutaj niezwykłe osoby, które mają ogromną siłę woli i chęć życia. I tak naprawdę wózek inwalidzki nie jest dla nich żadnym ograniczeniem. Jak funkcjonujesz i co się stało, że wylądowałeś na tym wózku? Bo to jest chyba dużo gorsze niż właściwie urodzić się osobą nie do końca sprawną. Tak, dużo trudniej jest, jak już ktoś był po drugiej stronie, o tak, czyli chodziłem i teraz wylądowałem po drugiej stronie mocy. Ja pracuję z dziećmi, które od urodzenia są na wózku i wiem dokładnie, że one nigdy nie chodziły i one dla nich nie ma. Nie ma czegoś takiego jak chodzenie, one tylko i wyłącznie zawsze jeździły na wózku i wózek dla nich to jest coś normalne, to musi być i tak dalej. My mieliśmy to doświadczenie chodząc. Jak funkcjonuje? No ja mam to szczęście, że mam 2-letnie dziecko i 2-letniego psa. I także ja dzień zaczynam rano z 2 km z psem, wracam, trzeba dziecko do żłobka odwieźć, wracam, zajmuję się pracą. Wasza praca tak naprawdę i działalność waszej fundacji to motywacja. Motywacja ludzi, którym coś się zdarzyło nieszczęśliwego, do tego, żeby nie rezygnowali z normalnego życia, bo ono jest możliwe. Dokładnie tak, a jeszcze bardziej bym powiedział, że to chodzi o to, żeby, my to tak nazywamy, żeby przywrócić tych ludzi z powrotem do społeczeństwa, czyli w naszej fundacji w zależności od tego, kto w jakim, jeżeli nie jest od urodzenia, kto w jakim wieku siada na wózku, no to wtedy w zależności od tego, gdzie, czyli najpierw może trafić do mnie, do projektu dziecięcego, jak nie, to trafia do projektu dla dorosłych, do Adama. Później mamy jeszcze trzeci projekt, którym dziewczyny na przykład pomagają znaleźć, przekwalifikować tą osobę, bo jeżeli ktoś był budowlańcem, to nie wróci już na rusztowanie, no to na przykład robią mu jakieś szkolenie, robią mu kursy i tak dalej. W ostateczności szukają mu pracy. I kółko się zamyka, bo wtedy ta osoba po pierwszym obozie czy po drugim obozie u Adama, na przykład takie też mamy, wraca do nas w charakterze kadry i my ją wykorzystujemy w cudzysłowie na to, żeby pomagała na swoim doświadczeniu, bo u nas, jeszcze tylko tak szybko dodam, że u nas wszystko działa na zasadzie wzorca osobowego, czyli dlatego to my jeździmy do ludzi, a nie osoba fizjoterapeuta, to my chodzimy do dzieci, bo to jest taka zasada, że też się z tym spotkaliśmy, że bardzo często osoba niepełnosprawna, rozmawiając z fizjoterapeutą, na końcu zawsze dodaje: dobra, ale ty teraz wstaniesz, pójdziesz, a ja tutaj zostanę. A do nas nie ma prawa, nie jest w stanie tak powiedzieć i wtedy my tak samo nie korzystamy z psychologów, bo no, kto może więcej powiedzieć o życiu niż 33 lata na wózku, 26 lat na wózku. No, niektórzy się, mówię, tyle nie żyją, ile my jeździmy na wózku. Adam, maratonu nie pobiegniesz, ale możesz go przejechać. To nie znaczy, że będąc na wózku jesteś w czymś ograniczony. Jak wygląda twoje życie i co mówisz osobom, które są załamane w tych pierwszych momentach, kiedy zdarzyło im się coś nieszczęśliwego, żeby właśnie zaopatrzyły się w taki pojazd, który umożliwi im poruszanie i jak się mają zmotywować do życia? Znaczy tak, są ograniczenia, których nie przeskoczymy, no i tutaj trzeba sobie zdać tego sprawę, że tak jak powiedziałaś, maratonu nie pobiegnę, nie zrobię wielu innych rzeczy, no ale to nie zamyka przede mną życia, prawda? Mam otwarte jeszcze inne możliwości. Ja wychodzę z takiego założenia, że tak naprawdę jesteśmy niepełnosprawni kilka godzin dziennie. No w momencie, kiedy mamy z czymś problem, kiedy rano się ogarniamy, wiadomo, w łazience, w toalecie, pod prysznicem schodzi nam więcej czasu niż osobie pełnosprawnej. Kiedy wsiadamy do samochodu, kiedy pakujemy wózek, no ale już jak jadę, to jadę bardzo podobnie do osoby pełnosprawnej, tylko oprzyrządowaniem steruję, a nie nogami, prawda? Kiedy siedzę przy komputerze i pracuję, to pracuję podobnie jak osoba pełnosprawna. Kiedy spotykam się z kumplami, kiedy jestem w knajpie, no to ta moja niepełnosprawność wtedy nie funkcjonuje. Funkcjonuje, kiedy są duże schody, prawda? No i w tym czasie jestem niepełnosprawny i trzeba sobie jakoś z tymi schodami poradzić. No i tutaj wchodzi sfera psychiczna, żeby wzmocnić psychikę i wy w tym zakresie też działacie. Gdzie się zgłosić? W jaki sposób się z wami skontaktować, z waszą fundacją, żeby uzyskać taką pomoc? My jesteśmy z Bolesławca, z regionu dolnośląskiego, ale pracujemy również tutaj na terenie województwa polskiego. Jest strona nasza internetowa www.far.org.pl i tam można wybrać region dolnośląski lub opolski, tam są namiary na mnie, na Łukasza. My do takiej osoby, która będzie zainteresowana, dojedziemy. Skupiamy się na osobach po urazie rdzenia kręgowego, bo pracujemy z tymi osobami, ze schorzeniami, o których mamy największe pojęcie, prawda? Bo na swoim doświadczeniu możemy wtedy bazować i możemy takiej osobie jak najlepiej pomóc. Jeżeli ktoś jest załamany, my nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów.
my bardziej jesteśmy w stanie pokazać, że mimo dużej niepełnosprawności można. Mimo tych dużych ograniczeń można funkcjonować, można realizować swoje marzenia, można fajnie żyć. Pozostaje panom żyć dużo sił dla innych, bo właściwie teraz bardzo dużo pomagacie innym. No i spełniania marzeń, które też u was są. Jakie to marzenia? No ja moje już tak rozpędziłem się i na tą chwilę to chyba jeszcze bym tylko chciał trochę popodróżować, bo już wydaje mi się, że już to, co tutaj tak mam wokół siebie, to co chciałem, to już osiągnąłem, a teraz jeszcze chciałbym zobaczyć trochę świata. A ty, Adam? Wyjechać do Tajlandii. I co tam robić? Zwiedzać, obserwować ludzi, jak żyją.